dzisiejszym filmie przedstawię Wam ciężarówkę z podnoszoną platformą od firmy DigiToys. Ten wyjątkowy pojazd do zadań specjalnych znajduje się w kolorowym, kartonowym pudełku z otworem, przez który możemy dotknąć i sprawdzić zabawkę. Na dole mamy nazwę. W rogu widzimy inną zabawkę z tej kolekcji. U góry mamy logo producenta DigiToys. Tutaj widzimy pozostałe zabawki z kolekcji DigiToys. Podobnie z boku. Mamy oznaczenie, że koła są wolne, czyli jeżdżą według naszej woli. Nie mają napędu. Tutaj widzimy pozostałe funkcyjne zabawki. Pozostały bok. Na spodzie opakowania mamy informację, że to nie jest zabawka dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ znajdują się tutaj nieduże elementy. Dodatkowo mamy dane producenta, adres strony internetowej, oznaczenie CE, które mówi nam o tym, że zabawka została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. I znowu logo producenta. Pojazd do zadań specjalnych wykonany został głównie z plastiku w kolorze żółto-pomarańczowym, z czarnymi i srebrnymi dodatkami. Z przodu ciężarówka bardzo przypomina prawdziwą ciężarówkę, które jeżdżą po naszych ulicach. Tutaj mamy naklejki, napisy, nazwy, naklejkę loga producenta. Koła są, tak jak już wcześniej mówiłam, wolne, więc jeżdżą według naszej woli. Tutaj koła nie są skrętne, ani nie mają napędu, jednak przy odrobinie chęci one skręcają. Tak jak mówiłam, jest to pojazd do zadań specjalnych. Mamy tutaj podnoszoną platformę. Ten przycisk uwalnia platformę i pneumatycznie podnosi ją za pomocą pompki. Dzięki temu możemy naprawiać trakcje elektryczne albo przeprowadzać jakieś roboty czy remonty na wysokościach. Aby opuścić tę platformę, używamy czerwonego dźwigu na dole. Platforma również ozdobiona jest naklejką. Mamy tutaj oparcia, barierki, aby pracownik pracujący na wysokościach nie wypadł. Otwórzmy jeszcze raz tę platformę, podnieśmy ją. Wewnątrz mamy drobne śrubki. Tak prezentuje się ta platforma od góry. Z tyłu auto ma znaki ostrzegawcze, które są naklejone. Z boku mamy imitację szuflad bądź elementów, które są otwierane. Koła są plastikowe, czarno-szare. Pod spodem widzimy rurkę gumową, dzięki której możemy podnosić platformę za pomocą przycisku i pompki. Tutaj mamy logo producenta, dane producenta, informację, że zabawkę wykonano w Chinach oraz oznaczenie CE. Z przodu mamy również rejestrację DigiToys. Auto wykonano z solidnego plastiku, który jest odporny na zarysowania i uderzenia. Dzięki wielu naklejkom oraz imitacjom otwieranych elementów czy wyciąganych szuflad, auto sprawia bardzo dobre wrażenie. Przypomina prawdziwą ciężarówkę. Opuszczamy dźwignią naszą platformę i możemy się bawić. To auto jest bardzo ładnie wykonane, z wysokiej jakości materiałów. Ponadto cena jest bardzo atrakcyjna, więc ja polecam, abyście kupili ją swoim pociechom. Z pewnością spodoba się wszystkim małym chłopcom. Dzisiaj towarzyszyło nam tutaj kilku chłopców z podstawówki i z przedszkola i bardzo byli zainteresowani tą zabawką.
Ja więc gorąco ją polecam i ode mnie otrzymuję 5 gwiazdek. Zapraszam Was na kolejne recenzje. Do zobaczenia niedługo.